Cześć! W dzisiejszym filmiku chcę Wam opowiedzieć o tym, jak sprawić, aby pies reagował na swoje imię. Jak sprawić, żebyśmy się stali dla niego bardziej atrakcyjni, żeby zwracał na nas uwagę, żeby nie udawał, że jest głuchy i żebyśmy mogli kontaktować się z nim. Bo często jest tak, że psy, piszecie do mnie z takimi problemami, że pies was totalnie ignoruje, że wy do niego mówicie, a on sobie robi swoje, że przez co jest praca z nim bardzo utrudniona. Nie macie z nim takiego kontaktu, nie możecie się z nim porozumiewać. Jakie są przyczyny tego? Często jest tak, że jesteśmy po prostu dla psa nudni, nieatrakcyjni, nie pod względem wyglądu, tylko tego, co robimy. I dlatego pies nas ignoruje. Jesteśmy czymś nudnym, powtarzalnym, nic się nie dzieje takiego specjalnego, nic nie proponujemy psu ciekawego. Zazwyczaj są to nudne spacery, nudne posiłki, zabawa ciągle tą samą zabawką. Dlatego w tym samym miejscu, w ten sam sposób. Może być to tak naprawdę jedna zabawka, ale czy możemy wymyślać psu mnóstwo zabaw z tą jedną zabawką? A takie ciągłe, na przykład rzucanie piłeczki w tym samym parku, na tej samej łączce, no nie jest zbyt fajne. Dlatego pies po prostu przestaje nas uznawać za coś wartego uwagi i chodzi sobie własnymi ścieżkami, szuka czegoś atrakcyjniejszego. I to też się przekłada ogólnie na relacje z psem, na to, że pies no, woli robić coś innego niż słuchać, co my tam mamy do powiedzenia. Często jest tak, że jesteśmy też bardzo chaotyczni dla psa, niezrozumiali. Często ludzie po prostu całymi zdaniami mówią do psów, opowiadają, co mu zrobią, jak tylko przyjdzie, albo też mówią do niego, dlaczego ty nie przychodzisz, chodź tutaj, wołam cię, chodź już, musimy się śpieszyć, przecież już musimy wracać do domu itd., co jest oczywiście kompletnie, pies tego nie rozumie, co my do niego mówimy. Gdzieś tam w tych zdaniach się przeplata jego imię, cały czas je krzyczymy, krzyczymy. No a pies nie potrafi tego wyłapać, w ogóle nie rozumie. Często po prostu psy nie wiedzą, jak mają na imię, ponieważ nikt ich tego nie nauczył. To nie jest tak, że mówimy psu, słuchaj, masz na imię Azur. I on od tego dnia już rozumie, okej, jak będę tak mówić, to będę zwracał się i patrzył na mojego właściciela. Musimy psa tego nauczyć. Imię to jest jak każde inne słowo dla psa i to nie jest tak, że on w jakikolwiek sposób tak to rozumuje, że jestem Azorem i żyję sobie tu i tu, jestem psem. Także pies nie ma takiej samoświadomości, nie ma świadomości swojego imienia. Dlatego musimy go tego nauczyć, jak każdej innej komendy. A ta komenda polega na tym, że po usłyszeniu imienia pies zwraca na nas uwagę, czeka na co dalej, co od niego oczekujemy. Teraz powiem Wam, jak to zmienić. Jak sprawić, żeby pies wiedział, jak ma na imię. Była mała awaria z kartą, dlatego wracam. Jest już troszkę ciemniej, ale też da się nagrywać. Czyli tak, jak zrobić, żeby pies reagował na swoje imię? Pierwszą rzeczą jest wybór tego imienia. Czyli najczęściej mamy na to wpływ, chyba że bierzemy psa od kogoś znajomego, czy po prostu skądś bierzemy tego psa, jest to pies dorosły, już ma jakieś tam parę miesięcy nawet, chociażby to czasami psy już reagują na swoje imię, wtedy lepiej tego nie zmieniać tego imienia, jeżeli jest ok, jeżeli pies reaguje. Jeżeli tak nie jest, pies jest ze schroniska, czy psy tam często nie mają swoich imion lub mają takie imiona robocze, które są gdzieś tam tylko widnieją, ale tak naprawdę pies kompletnie na nie nie reaguje, czy bierzemy po prostu psa małego szczeniaka, wtedy wymyślamy sobie imię. I tu mamy pole duże do popisu. Możemy naprawdę przeszukać cały internet w poszukiwaniu tego jedynego imienia, które będzie towarzyszyło psu przez całe życie. Dlatego warto się zastanowić. Warto, żeby było ono krótkie, takie dźwięczne. Najlepiej, żeby było ono jednosylabowe bądź dwu maksymalnie. Żeby po prostu było łatwo je tak wymawiać, żeby było takie krótkie. Nie wiem, jakiś tam Baltazar czy coś, no to wiecie, jest tak trudno wołać do psa, jest takie długie, takie wlecze się to imię, jest takie wielkie i nie możemy powiedzieć na przykład Max, czy Rico, czy to są właśnie takie dobre imiona, które mają takie dźwięczne literki, nie wiem jak to, głoski. Zuzia na przykład też jest dobrym imieniem, jest Zik, na które psy też fajnie reagują, bo jest właśnie takie dobrze słyszalne pośród innych wyrazów, dźwięków tego, co mówimy na co dzień.
Dlatego wybór imienia jest bardzo istotny. No, także macie na to już wpływ. I tak, kolejna rzecz to, żebyście od początku, od kiedy pies już trafia do waszego domu, żebyście od początku używali tego jego imienia w przyjemnych sytuacjach, czyli kiedy wychodzicie na dwór z nim, kiedy chcecie się z nim pobawić, kiedy dajecie mu jeść. I zawsze róbcie tak, że łączycie imię z jakąś komendą, żeby on też wiedział, że za tym imieniem coś się dalej dzieje, że nie jest tak, że imię, no i nic. No więc jaka z tego nauka płynie, że należy ignorować to imię, ponieważ no, nic się dalej nie dzieje. Ktoś do nas coś powiedział, no i nic się nie wydarzyło. Nic pozytywnego, także jakiś tam sobie kolejny inny wyraz, nic nieznaczący. Dlatego zawsze mówmy tylko do psa po imieniu, kiedy od niego rzeczywiście coś chcemy. Jeżeli chcemy go nakarmić, chcemy się z nim pobawić, chcemy, żeby wykonał jakąś komendę, za którą zostanie nagrodzony, wtedy zwracajmy się po imieniu. Jeżeli go wołamy na spacerze, zawsze właśnie to łączymy. Powiedzmy Azor do mnie, czy Azor wróć, Azor do nogi, czy siad i tak dalej. Nie mówię imienia Zuzia, ponieważ ona tutaj jest obok mnie. I nie chcę właśnie, żeby mówić jej to imię tutaj cały czas podczas filmiku, żeby po prostu mnie zgubiała, żeby się tutaj nie naobracała tą głową. Więc tak, jakie jest rozwiązanie? Pewnie myślicie, no dobra, no to jak mówić do psa? Więc jeżeli chcecie, tak na co dzień sobie coś tam gadamy do psa, no zapewne mu rozmawiacie ze swoim psem. Po prostu mówicie do niego jakieś tam głupotki i tak dalej, bawicie się z nim, jakoś go tam darmusicie i tak dalej, więc wtedy po prostu mówcie takie imię zastępcze, takie zamienne, takie przezwisko, drugie imię, jakkolwiek to nazwiecie. Zuzia ma mnóstwo takich imion. Jest na przykład Gackiem, jest Mrówką ostatnio, jest Jorzwinem, co się wzięło od Jorzina z Barzin. I naprawdę ma dużo takich przezwisk, po których się do niej zwracamy. Jeżeli po prostu nic takiego wielkiego od niej nie chcemy, tylko chcemy, żeby tam się spojrzała na nas, my ją pogłaskamy, takie, wiecie, codzienne rzeczy, nic nieznaczące dla psa. Nie tak ważne, żeby zwracać się po imieniu. Dlatego pamiętajcie, że imię to jest taka rzecz święta dla psa i nie używajcie go tak pochopnie. Tylko, że kiedy rzeczywiście coś chcecie. Jeżeli ty chcecie tak samo na początku już, kiedy macie pieska, zwiększyć właśnie, żeby wiedział, że po imieniu ma na nas zareagować, wtedy możecie robić takie ćwiczenia, że na przykład mówicie jego imię i dajecie mu smakołyk i właśnie często go tak nagradzać w ciągu dnia, kiedy zwraca uwagę, jeżeli mówicie, zwracacie się po imieniu i z czasem on będzie wiedział, że aha, powiedzieli moje imię, więc coś fajnego się wydarzy. Dlatego warto tam zwracać uwagę na tego właściciela. Nie myślcie, że pies ma problemy ze słuchem, ponieważ to nie jest to na pewno. I tak, momencik, tutaj sobie na ściągę moją spojrzę. Tak, dlatego pies czasami, kiedy nam się wydaje, że nie reaguje na swoje imię, bo nie wiem, chce nam zrobić na złość. Często ludzie myślą, że pies coś robi po złości. To jest tak naprawdę, pies nie myśli tak. Pies nie planuje żadnych intryg, nie planuje różnych zemsty ani nic takiego. Pies po prostu nie jest dobrze nauczony do reakcji na swoje imię, bądź w tym momencie jest coś bardziej interesującego dla niego. Dlatego, kiedy pies nie reaguje, musicie go bardziej tego wyuczyć, pracować z nim więcej. I dzięki temu zacznie na was zwracać uwagę. Jeżeli staniecie się atrakcyjni, będzie proponować mu ciągle coś fajnego, non-stop jakieś fajne zabawy, nowe rzeczy, aktywności, wtedy będzie wiedział, że warto się za wami chodzić i śledzić was, patrzeć, co wy tam znowu chcecie od niego. I jest to pozytywna rzecz. Dlatego zachęcam was do właśnie takiego spędzania czasu z psem aktywnie. Nie chodzi tu o siedzenie na kanapie 5 godzin, tylko raczej ten czas spędźcie na czymś fajnym, interesującym dla waszego psa. Tak, to chyba wszystko, co chciałam wam przekazać. Dlatego zapraszam was do pozytywnego treningu waszych psów. Zapraszam was do obejrzenia moich innych filmików, gdzie zobaczycie, jak nauczyć psa różnych sztuczek. Oraz pokazuję też przepisy na psie ciasteczka i różne inne rzeczy. Dlatego zapraszam do subskrypcji, do komentowania i mam nadzieję, że filmik się spodobał, okazał się przydatny. Pozdrawiam was serdecznie i życzę udanej pracy ze swoimi psami. Pa, pa!